Jak tam? Bardzo dobrze. Jak z Bayernu pamięta, nie? Nie, no świrki. Po wrześniu niepopularne słowo w Polsce, ale z czego możemy być dzisiaj najbardziej zadowoleni? Myślę, że z kreowania sytuacji w pierwszej połowie, szczególnie w drugiej. W drugiej też. To było naprawdę to, jak rozegrywaliśmy piłkę. Przy pierwszej, przy drugiej chyba bramce szczególnie tą fajną jakość pokazaliśmy. Oczywiście czerwona karta nam trochę pewnie pomogła w tym, że więcej miejsca mieliśmy, ale czuliśmy dzisiaj od początku, że chcemy atakować, strzelać bramki. Wiadomo, że ciężko się grać 10 na 11, ale da się i trzeba było uważać na kontry, bo nie mogliśmy za szybko już skończyć tego meczu i mogliśmy strzelić więcej bramek, ale 3-0. Wydaje mi się, że zasłużenie wygraliśmy. Czy sekund to największa satysfakcja dzisiaj dla Ciebie, czy bardziej to, co obserwowałeś z przodu, jak to fajnie wyglądało, fajnie funkcjonowało? Największe satysfakcje są 3 punkty, tak? Myślę, że to jest najważniejsze, że graliśmy dobre spotkanie, że graliśmy dobry futbol, szybki futbol. Myślę, że tak naprawdę do około 60 minuty bardzo dobrze graliśmy. Później wiadomo, to tempo trochę siadło, kiedy już jest wynik w głowach, pojawia się pewnie trochę i ekonomia. Chociaż w paru sytuacjach może byliśmy zbyt spięci i ja sam w jednej sytuacji chyba za bardzo się spiąłem, więc szybko wyciągnęliśmy wnioski i naprawdę fajne akcje stworzyliśmy, fajnie graliśmy piłką. Może jeszcze ten pressing w tej pierwszej połowie trochę nie funkcjonował tak, jak powinien. Więc tutaj jest jeszcze trochę rzeczy do poprawy. To ciasteczko do lewego to było 100% satysfakcji, czy było coś w tym meczu? Nie, no przebrałem się na Thiago na chwilę i podałem mu piłkę taką, że wiesz, jak z Bayernu pamięta, nie? Nie, no świrki. Ale nie, no fajnie, no asyst to zawsze cieszy i w końcu podanie do lewego dotarło. Nie było w szatni, mamy lidera, Polacy mamy lidera, ale to chyba świadczy o tym, że jesteście spokojni, jeżeli chodzi o to, jaka jest nasza pozycja w tym momencie i ile jeszcze pracy przed nami. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy mieli lidera po 6 spotkaniach, tak? Myślę, że to jest najważniejsze. Teraz jeszcze dużo roboty przed nami, także wiemy, jakie ciężkie mecze nas czekają, ale jesteśmy spokojni i wiemy, że dużo pokory przed nami i ciężkiej pracy. Pokazaliśmy, że my chcemy atakować, my chcemy grać piłkę, my chcemy pokazać, że to my chcemy tutaj zwyciężyć i tak się stało.